realizujemy projekt zgodnie z harmonogramem. Rzeczywiście podpisanie kontraktu na instalację destylacji Hydroloxu jest ostatnim dużym kontraktem na wykonanie kompletnej instalacji w ramach projektu EFRA. Przed nami oczywiście podpisanie jeszcze szeregu innych prac. Na dzisiaj mamy zakontraktowane około 75% prac w ramach projektu EFRA. To, co nam zostało, to duże kontrakty na tak zwane interconnections, utilities and offsite, czyli wszystkie instalacje pomocnicze w ramach projektu EFRA. We have already started working during the proposal phase because we need to check and validate the basic design by the other contractor. So let's say that we are quite advanced, at least in defining all the basic design of the unit, which is the start of the project. So we are really confident that the work that we did during this phase will be very fruitful to shorten the schedule of the project. Talking about now we are at month number 3, and we did already a lot of work. We have, let's say, finalized all the material requisition to be issued on the market for buying equipment. We are just waiting for the extended notice to proceed to start buying material. And the design is well progressed. We are now at, let's say, 10% progress of all the designs. So let's say up to now things are running very well. Układ technologiczny całej EFRY i także tej instalacji, o której dzisiaj mówiliśmy i podpisaliśmy kontrakt, wpasuje się w cały układ technologiczny rafinerii.